Rozmowa dnia. Czyli Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. Naszym gościem jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam o poranku. Pani minister, to o poranku bardzo proszę o jasne wskazanie terminu, kiedy jeden podręcznik zostanie już przesądzony, to znaczy będzie wiadomo, że ministerstwo i wykonawcy tej premierowskiej dyrektywy zdążą po prostu tak, żeby we wrześniu pierwszaki miały w tornistrach tę wymarzoną książkę darmową. To, że rząd i ministerstwo zdąży, wiemy już dzisiaj. Na pewno w maju będziemy mogli państwu pokazać ten podręcznik w wersji PDF-owskiej i musimy go mieć w maju, żeby we wrześniu wydrukowany podręcznik trafił do szkół. Także będę bardzo zachęcała do tego, żeby się przyglądać temu podręcznikowi już w maju. Będę zachęcała do tego nauczycieli oczywiście. Także na pewno w maju, jeżeli pani redaktor mnie zaprosi, to będziemy już rozmawiać o tym, co się mieści na kolumnie 16, 17 czy 79. To bardzo chętnie, ale pani minister, w takim razie, jeżeli tak dokładnie będzie można rozmawiać, to proszę powiedzieć jeszcze mniej więcej chociaż, jak ten podręcznik będzie wyglądał. Mamy połowę lutego, czyli do końca marca półtora miesiąca, kwiecień 2,5, no to może już coś pani wie, jak ten podręcznik będzie zorganizowany, z czego się będzie składał? Pani redaktor, ten podręcznik będzie się składał z czterech części. Głównie po to, żeby dzieci nie musiały nosić jednego dużego podręcznika. On będzie zawierał te wszystkie treści, które są wskazane w podstawie programowej, czyli polonistyczną, przyrodniczą, społeczną, matematyczną. Pewnie z jakimiś elementami również edukacji plastycznej. No, nie chcę tutaj mówić za zespół, który będzie się tym zajmował. Na pewno będzie to podręcznik, który będzie spełniał wymagania podstawy programowej. Ale przepisy mówią, że do 15 czerwca szkoły muszą się zdecydować na listę podręczników konkretną. To jeżeli podręcznik zostanie zaprezentowany w maju, to będą miały szkoły bardzo mało czasu, żeby się dobrze przyjrzeć, żeby zaakceptować ten podręcznik. To jest kilka rzeczy. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że jedną z pierwszych myśli moich, kiedy zaczęłam się zajmować podręcznikami, było wykreślenie daty 15 czerwca. Głównie dlatego, że to jest data, która służy wyłącznie wydawcom. To znaczy to jest oczywiście sytuacja z punktu widzenia wydawców niesłychanie komfortowa, ponieważ do 15 czerwca szkoły miały określić dokładnie, jakie będą chciały mieć podręczniki. Więc wydawcy już 16 czerwca wiedzieli co do jednej sztuki, ile danych podręczników wydrukować. No ja uważam, że to nie ma, że dzisiaj biorąc pod uwagę, że mamy bardzo wielu nauczycieli, którzy chcą korzystać z programów autorskich, którzy zastanawiają się, czy korzystać z podręcznika, czy korzystać z innych materiałów, bo chciałam przy okazji powiedzieć, że podręcznik jest dodatkiem do nauczycieli, a nie czymś pierwszoplanowym. Uważam, że nauczyciel ma prawo podejmować decyzję co do wyboru podręcznika i jakiego nawet 15 września, tym bardziej, że od 2015 roku będziemy mieli propozycje e-podręczników do wszystkich poziomów edukacyjnych i wyobrażam sobie, że przyjdzie do nowej klasy nauczyciel i swobodnie będzie decydował, czy będzie chciał korzystać z podręcznika, czy z innych materiałów, dopiero jak pozna klasę. Tak, bo mówię tutaj o początku kolejnych etapów nauczania. Naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby utrzymywać tę datę 15 czerwca. Jeśli chodzi o kwestię Czyli można powiedzieć, że to zostanie z przepisów wykreślone? Tak, już w tej chwili pracujemy na tym, żeby to zostało z przepisów wykreślone. Żeby była jasność, no, w momencie, kiedy zaczęła się debata na temat podręcznika, to nauczyciele sami przyznali, pamiętam taki tekst w jednej z ważnych polskich gazet, gdzie nauczyciele sami przyznają, że oni tak naprawdę nie wybierali podręcznika, tylko wybierali to, co do tego podręcznika było dołączane. Także tutaj miejmy świadomość tego. I pedagodzy, i część nauczycieli, z którymi rozmawiam, mówią tak, no dzisiaj mamy boksy. Tak naprawdę jesteśmy zniewoleni przez wydawnictwa, dlatego, że ponieważ te
te boksy mamy, to oznacza tyle, że 1 września otwieramy pierwszą książkę, czy pierwszy zeszyt ćwiczeń. Ostatni zamykamy ostatniego czerwca. O ile się uda wszystko zrealizować, tak, bo... wszystko zrealizować, to wydawnictwo wyznacza nam tempo pracy. Kiedy my, nie wiem, no, wydaje nam się, że możemy ominąć jedną czy dwie strony, no to wtedy przychodzą rodzice, mówią, dobrze, ale pan źle pracuje, czy pani źle pracuje, ponieważ no przecież to jest po to, żeby to wszystko wypełnić. Te boksy również, one spowodowały takie ułatwienie nauczania, że... Boksy, czyli wyjaśnijmy, że to jest po prostu to jest komplet książek boksy, danego przepraszam, wydawnictwa. Bo ja już po prostu jestem w tym od paru miesięcy. Oczywiście nie dla wszystkich jest to jasne. Dzisiaj jest tak, że dziecku do pierwszej klasy, pierwszej, drugiej, trzeciej klasy oferuje się komplet zapakowany właśnie w pudełko. On się składa z wielu zeszytów ćwiczeń. W tych zeszytach ćwiczeń często już są postawione wielkie litery, przecinki i kropki, więc dziecko wypełnia treść pomiędzy. Musi kupić całość, ponieważ jest to zapaczkowane. W dodatku tam czasem w tych boksach się pojawiają jeszcze różne inne elementy, które podrażają koszty. Tam również są, oczywiście, tam jest bardzo wiele różnych materiałów dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji. No to wygodne jest, ale, no tak, ale też dzieci mogą nalepiać, mazać po tym, rysować ładniej. No tak, tylko, że na przykład zamiast liczyć na patyczkach, to przyklejają te patyczki. Naprawdę przerost formy nad treścią kosztuje to ponad 200 zł. Bardzo duży wydatek dla rodziców. No, sami pedagodzy to przyznają. Myślę, że oni tutaj są wiarygodni, że to nie jest dobre z takiego edukacyjnego punktu widzenia, że nauczyciel powinien mieć znacznie większą swobodę w kreowaniu lekcji, tak jak uważa za stosowne, a nie w takim rytmie wyznaczonym przez wydawnictwa. Jeden podręcznik wzbudził oczywiście wątpliwości wśród wydawców. A pani w tym czasie podjęła temat, który na pewno też wzbudzi znowu kontrowersje. Do konsultacji poszło rozporządzenie dotyczące nauczania etyki w szkołach, które chyba sprowadza się do tego, że nawet jeśli tylko jedno dziecko w danej szkole będzie chciało uczyć się etyki, czy też jego rodzice zdecydują o tym, że powinno uczyć się etyki, to jest obowiązek, ciąży na szkole, żeby tę lekcję zorganizować. Do tej pory potrzebne było co najmniej 3 uczniów. Trzech, jeżeli chodzi o taką grupę międzyszkolną, 7 uczniów, jeżeli chodzi o pracę w jednej szkole. Powiem tak, to jest kilka historii w jednej. Po pierwsze, była w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawa Grzela kontra Polska i ten zapis w projekcie rozporządzenia, że wystarczy jedna osoba, żeby trzeba było organizować lekcje etyki albo innego wyznania, bo to nie tylko dotyczy etyki, to jest wykonanie wyroku Trybunału Europejskiego. Ja przy okazji, ja z tym rozporządzeniem muszę się spieszyć, ponieważ musimy wykonać to, ten wyrok. Już 4 lata minęły od tego wyroku. No, dla mnie to jest dosyć sytuacja nowa. No, do końca marca ta sprawa musi być zatwierdzona. Ja uznałam, że dobrze wpisać tam do tego projektu rozporządzenia jeszcze jedną rzecz. To znaczy będę wymagała pisemnej deklaracji. Dzisiaj bardzo często się zdarza tak, że albo są to deklaracje ustne, zarówno dotyczące nauki religii, jak i etyki. Bywa, że tych uczniów jest więcej niż 7, tylko po paru miesiącach, kiedy ta etyka powinna mieć miejsce w szkole, jej nie ma, to już często trudno dociec, tak? Czyli było 7, 5, 4, ale też zdarzają się takie sytuacje, często bardzo, że przychodzi nauczyciel i mówi tak, kto nie będzie chodził na religię, tylko będzie chciał na etykę, proszę złożyć oświadczenie. Czyli traktuje się lekcję religii jako normę, a wszystkie inne propozycje, jakie pewne odstępstwo od normy, które wymagają innego rozpatrzenia. Więc uznałam, że dla pewnej równowagi, jeżeli te oświadczenia się składa, to one powinny dotyczyć sytuacji
sytuacji zarówno lekcji religii, jak i lekcji etyki, jak i takich, w których rodzic chciałby, żeby dziecko chodziło i na czyli trzy etyki, pytania nie? I rodzice tak, wypełniają na początku roku. To przy okazji, skoro już mogę o tym mówić, dzisiaj jest tak, że dziecko może uczęszczać na lekcje religii, albo etyki, albo jedno i drugie, albo w ogóle na żadne z tych przedmiotów. To znaczy, to jest tutaj dowolność, jest duża, ale to nie kończy dzieła, dlatego, że na spokojnie już później, mam nadzieję, że będę mogła się tym zająć w drugiej części roku, chciałabym kwestię etyki uporządkować w ogóle, dlatego, że my pracujemy na rozporządzeniu z 92 roku. Ono dotyczyło wyłącznie religii. Ta etyka została doczepiona do tej religii. Uważam, że etykę się powinno wstawić wprost w ustawę i wtedy łatwiej się będzie pewne kwestie regulowała. Uważam, że z szacunku dla różnorodności, z takiego wymagania oczywistego tolerancji, no powinna być tutaj równowaga, a nie sytuacja, w której jeden przedmiot jest traktowany jako norma, a cała reszta to jest coś, co może się powinno razie wydarzyć. Dziwaki. No tak, ale też jakby szkoły często od tego uciekają. Z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji w subwencji oświatowej są pieniądze na religię albo etykę, tak? To nie jest tak, że pieniądze idą tylko na jeden przedmiot. Dzisiaj walentynki, co skłania do myślenia o bardzo miłych, pozytywnych uczuciach, ale kiedy się spojrzy w badania dotyczące uczniów i tego, co myślą o miłości, no i oczywiście o seksie, bo w tym wieku kilkunastu lat myśli się o seksie chyba najwięcej, to już nie robi się tak przyjemnie i miło. 3/4 uczniów badanych w Polsce uważa, że do sypiania ze sobą wystarczy miłość. 38% uznało, że seks nie wymaga ani miłości, ani małżeństwa. I młodzież w wieku między 16 a 20 lat przyznaje się do uświadomienia seksualnego średnio w wieku 12 lat. To prawie o 2 lata wcześniej niż osoby będące w wieku 44-45. No i pewnie się pani minister nie zdziwi, kiedy dodam, że źródłem tego uświadomienia nie jest ani szkoła, ani rodzice. Tak, tak. No, poprosiłam Instytut Badań Edukacyjnych, żeby przeprowadził bardzo solidne badania, ponieważ no, intuicje mówią nam, że po pierwsze młodzież uświadamia się za pomocą głównie internetu znacznie wcześniej niż to było kiedyś przy pomocy, nie wiem, rodziców czy książek znalezionych gdzieś w bibliotece. Jest pytanie właśnie w jakim wieku, za pomocą jakich treści, jakie treści trzeba tę edukację uzupełnić, żeby to nie było, nie wiem, no podejrzewam, że jednak mocno zwulgaryzowane i jednostronne. I uznałam, że najlepiej przeprowadzić solidne badania i później zdecydować, w jakim wieku, jakim dzieciom czy młodzieży, jakie treści proponować. Przy czym uważam, że właśnie ta sama tolerancja, która każe mi myśleć o religii i etyce na tym samym oddechu, ta sama tolerancja nakazuje mi szanować sytuacje, w których rodzice z powodów kulturowych czy religijnych powiedzą nie takiej edukacji. No tak, tylko że będę miała propozycję, ale poczekajmy jeszcze chwilę, to jest akurat taka sfera, do której polityka powinna być jak najdalej. Ale teraz dzieciaki poruszają się w takiej rzeczywistości od ściany do ściany. Z jednej strony mamy jeden z podstawowych kursów wychowania do życia w rodzinie, w którym nie uznaje się w ogóle antykoncepcji poza metodami naturalnymi, a to, czym dziewczynka różni się od chłopca, nazywany jest zapieczętowanym źródłem życia i nie inaczej. A z drugiej strony mamy nieprawdopodobnie brutalną rzeczywistość no tak. Internetową, filmową. Myślę, że to bardzo trudne jest. To oczywiście jest bardzo trudne, natomiast dowiedzmy się, w jakim wieku, jakie treści, w jaki sposób przekazywane, o jakie treści ten obraz uzupełniać, kim. Bo ja wcale nie jestem przekonana, że to powinien być ten nauczyciel, który przy okazji w szkole uczy też innych przedmiotów. I zrobił kurs krótki. Tak, jeszcze chciałabym, bo też rozmawialiśmy wstępnie już na temat tych badań. One powinny być dość szerokie, czyli również powinniśmy zobaczyć, jakie są oczekiwania rodziców w tej kwestii, jakie są oczekiwania współpracy, czy
pomocy szkole. No to jest kilka różnych rzeczy. Będziemy mieć wyniki badań jak najdalej od polityki, z troską o naszą młodzież będziemy proponować. Dziękuję bardzo za rozmowę po części walentynkową, a gościem sygnału miłego dnia wszystkim minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.